Dzień dobry, kochanie. Mamy kolejny wspaniały dzień. Przeprowadzki. Co jest do zrobienia? Musisz spakować rzeczy do auta, to z kuchni, kartony, one są ciężkie. Tak. A jak to skończysz, to... Nie wiem, jak to zapakuję, jak jeden karton ledwo sam podnoszę. No kurde. Tak, zapchałaś go takimi ciężkimi jakimiś talerzami, nie talerzami. Autentycznie wam mówię. Wiecie, ja generalnie jestem chucherko, nie? Ale podnieść rzeczy umiem. Tylko są tu takie rzeczy, których podnieść się nie da. Na przykład, to pudełko jest szklankiem. Bezproblemowo. To pudełko, miski. No i tu już się zaczyna problem, bo te miski są tak piekielnie ciężkie. W sensie, widzicie, jestem w stanie unieść, nie? Ale to nie chodzi o to. Bo nie sztuką jest coś podnieść, tylko sztuką jest coś podnieść i nie połamać sobie kręgosłupa. Tym bardziej, że mój i tak już jest krzywy od siedzenia przed komputerem 24/7. Muszę zapakować te cztery pudła. Talerze, ała. Ostre krawędzie, ała! Kurde, blady. Najgorsze miski, szklanki, talerze dam radę. Nie wiem, co tam jest pod spodem. A tu jeszcze coś jest. O kurde, ty, my mamy tyle miejsca w samochodzie? O cholera. A to co to jest? Słoiki. Słoiki light. Dobra, to tylko jedno. Nie, to chyba jest git. Wydawało mi się, że będą cięższe rzeczy. Ach. Ty ledwo żyję. Coś się dzieje w końcu. Bo dzisiaj jedziemy odebrać klucze, więc pakujemy już część rzeczy do samochodu. I no rusza się. W końcu widać, że coś się rusza. Jeszcze nagrywamy tych miejsc. Chcę mieć udokumentowane, bo potem będziesz mi płakała, że nic nie robię. Nie, nieprawda. Prawda. Nie. Może. Ostatnia prosta jest. Kobieta została do spakowania i nie możemy uciekać. Co? Ono siedzi. Idź tam. W aucie póki co. Wygląda tak. Nie jest tragicznie. Wejdzie tu jeszcze kuweta i chyba powiem Karlowi, żeby nic więcej na razie nie przynosił. Jutro pozgarniają resztę, a ja dzisiaj będę mogła na spokojnie tam sobie już ustalić, gdzie co chcę położyć w ogóle. Bo jakbym miała wejść na tamto mieszkanie i tak z dupy po prostu to wszystko rzucić, to bym chyba się popłakała. No, także czekam, aż Karol przyniesie koty i kuwetę i możemy jechać. Najpierw oddajemy koty rodzicom, a potem jedziemy odebrać klucze. A potem pewnie jedziemy na obiad, a potem pewnie wracamy na mieszkanie. Najpierw na zakupy, jakieś takie, wiecie, żeby posprzątać. A potem na mieszkanie sprzątać. Dzień dobry, nie chodź. Dzień dobry. O Jezus, kopa już. No wiem, zasadził kopa. Proszę, prezentuję wam, jak zazwyczaj koty podróżują. One się zazwyczaj w domu 24/7 ze sobą biją. Ale jak trzeba jechać razem autem, to jest wspólne niebezpieczeństwo, więc się do siebie przytulają. Tutaj na przykład się już kładzie spać. Alright, boys and girls. Let's go. Off we go. Yep. Fajnie. Zamykamy pewien epizod w naszym życiu. Jeszcze nie, jeszcze musimy stąd wszystko wywieźć, wtedy go zamkniemy. Dobra, ale już jest zamknięty, no jakby nie patrzeć. Dla mnie nowy będzie otwarty, jak odbierzemy klucze dzisiaj. I wszyscy sobie pójdą z tego mieszkania wszyscy i tylko my tam zostaniemy. Wtedy będzie nowy rozdział. Fajnie. Fajnie. W ogóle wczoraj pojechałem po kewca w nocy, no bo nie mamy jak nic ugotować. Już wszystko popakowane. Pojechałem po kewca i patrzę, taka potężna kolejka. Mówię, nie no kurde, wszystkim się jeść zachciało, niemożliwe nagle. Nigdy nie było takiej kolejki w kewcu. Zajeżdżam z drugiej strony, żeby na parkingu stanąć, bo chciałem wejść do środka. Nie będę czego, plus nie lubię strasznie automatów w KFC. KFC, jeśli to słyszycie,
co wyście zrobili z tymi automatami? To jest taka głupota. Zajeżdżam z drugiej strony, tam też kolejka. Mówię, co jest, no nie da się przejechać. Patrzę, a tam w ogóle jak jest dojazdówka do skrzyżowania, potem jest skręt w prawo i długa, długa ulica i jeszcze w prawo na stację benzynową, wszystko zawalone. To wszystko było do stacji benzynowej. No ludzie ogłupieli. Wiesz, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że teraz od 1 marca, biorąc pod uwagę ten natłok teraz ludzi wszędzie, którzy będą znowu zbierać zapasy, bo gromadzić je teraz z powodu wojny, od 1 marca znoszone są znowu wszystkie obostrzenia covidowe, poza noszeniem maseczek, ale już ma powstać kolejna jakaś tam dyskusja na temat tego, kiedy maseczki możemy zacząć zdejmować w miejscach publicznych. Gdzie, jeśli mam być szczera, bardzo chciałabym, żebyśmy nosili te maseczki w miejscach publicznych zawsze. Jak jesteśmy chorzy. Jak jesteśmy chorzy. Przecież jak jesteś przeziębiona, żeby zawsze był taka kultura po prostu jak w Japonii noszenia, to jest super. Że nie kaszlesz na nikogo. Też jestem tego tutaj zdania. Ludzie w Polsce mają taką tendencję do tego, że zdejmują maseczkę, żeby sobie pokaszleć. Tak. To jest dla mnie fenomen jakiś. No, bo się przecież udusi. Ja nie rozumiem. Albo własne bakterie wciągnie. Jakie mam włosy dzisiaj na pazie. Masakra. No nic, nie gadajmy. Nawet nie wiem, czy można o tym mówić, no. Na vlogu. Ale ludzie nagle flagi polskie wywieszają. Świat potrafi radzić sobie z jednym problemem naraz, więc albo walczymy z COVID-em, albo walczymy z Putinem. Dlatego nie ma obostrzeń COVID-owych. Generalnie to wszystko, co powiedziałaś, będę musiał wypikać, bo nas algorytm zabije, więc... No, tak też mi się wydaje. Ale będziecie wiedzieć, o co chodzi. Tak. Więc jedziemy. Przyjazd do nowego miejsca. Rozpoczynam od klasycznego wiązania mi butów. A zaraz potem robimy jakieś podstawowe zakupy chemiczne. W sensie jakieś, tak. Do mycia kibla i tak dalej. Bo klucze odebraliśmy już jakieś 2 godziny temu, ale odebraliśmy je, a aparat zostawiłam razem z kotami u mamy. Potem pojechaliśmy do mamy na obiad. Więc zaraz zrobimy zakupy, a potem pokażemy wam mieszkanie. Na razie nie ma co podziwiać, ale będziecie mogli sobie zwizualizować. Usłyszycie piękne echo w moim pokoju. No. W jedynym pomieszczeniu w całym domu jest echo, jest tak echo. Potężne. Ale wiesz dlaczego? Mi się wydaje, że dlatego, że ten pokój jest jakby najbardziej oddalony od całego mieszkania. Wydaje mi się, że to jest dlatego, że najbardziej jest symetryczny. Symetryczny? Tak. A nie też dlatego... Ale mam pomysł. A nie dlatego, że na przykład pokój Niny jest pomiędzy pokojami i wszystkie pokoje są pomiędzy pokojami, nie. A twój nie? Nie, no to nie ma znaczenia. Dźwięk się po prostu od ścian odbija. I tyle. Okej. Okay. Jest najprawdopodobniej po prostu najbardziej płaska przestrzeń, dlatego dźwięk się odbija mocniej. Siema, jesteśmy już w mieszkaniu. I może zamiast najpierw wam się rozwodzić nad tym, jak wygląda całe mieszkanie i tak dalej, to zrobimy to, co musimy zrobić. Mianowicie, robiliśmy zakupy, tak się dowiecie, do posprzątania. Więc teraz muszę to, rozpakowałam to przed chwilą. Tu jeszcze mam jakieś rzeczy do zmywarki. Oczywiście Karol wziął sobie Inkę od razu. I będę teraz sprzątać wstępnie. O. No, tutaj jeszcze mam jakieś mopy, także zabieramy się. Ja w pierwszej kolejności wiem, że chcę umyć toaletę, bo sumienie nie pozwoli mi z niej korzystać. Brudnej, także zabieram się za szorowanie. Pana to. Halo? Jak jest? Ten pokój idzie do wytłumienia. Totalnie. Ej, dostaliśmy w ogóle od pani właścicielki wino. Nie wiem, ile mogę pokazać, ale dostaliśmy wino. Żeby nas nie wycięli za, wiecie, za pokazywanie na dziecięcym kanale. You know. Milman Estate Reserve. 2012, Chile. Czujecie? 2012 rocznik. Najprawdopodobniej naprawdę dobre wino. Jeśli jakimś cudem pani właścicielka to obejrzy, to bardzo dziękuję. Wow, miły gest, bardzo miły. Do zerwania. Tapeta oczywiście, do zerwania. Do zerwania. Tu już odchodzi, tutaj dokładnie. Czekajcie, pokażę wam tak. Tutaj tapeta odchodzi i wiecie, co mnie trochę martwi? Że pod spodem jest goły beton. Więc no, szpachlować, powiem tak, nakładać gładź, czy jakieś szpachle, czy inne. W życiu chyba tego nie robiłem, no ale zawsze jest ten pierwszy raz, nie? Więc może będę
poszerzał swoje umiejętności o szpachlowanie i gładzie. Będę. No, zobaczmy inspekcja. Ty, to jest autentycznie goły beton pod spodem. Ja pierdzie, czajcie? Patrzcie, nie mogę tego zerwać. Albo będziemy kładli na tapety. Albo ja nie wiem, co ja zrobię z tym wszystkim. Serio, nie mam pojęcia. Internet mamy. 660 chyba? Jeśli się nie mylę, więc no, gdyby mi nie zamontowali internetu. Internet w ogóle jeszcze mam do końca tego miesiąca. Do marca? Nie, czekaj. Baby? Właścicielka powiedziała, że internet jest do kiedy? Do końca marca? Maja. Maja? Maja. Karol uważa, że to jest bardzo spektakularne, że sprząta, więc mam go nagrać. Nie spektakularne, tylko potem, żebyś mi nie zarzuciła, że nic nie robię. Doceniam to, bo ja bym tak nie mogła teraz zrobić. Wyprawa nam się szykuje. Teściowa wpadła na pomysł, że lepiej pojechać teraz, 23:28, z powrotem do Wrocławia, znaczy pod Wrocław, żeby wszystko spakować, znaczy nie spakować, co ja gadam, żeby dojedziemy na miejsce, pójdziemy spać, z samego rańca wstajemy, pakujemy się i przyjeżdżamy, więc tak naprawdę zaoszczędzimy 2 godziny, bo teraz i tak byśmy nic nie robili, jakieś głupoty, seriale oglądali, no a mamy takiego kurde busa potężnego. Więc zapakujemy go po samiutynki korek i będzie elegancko. Myślę, że na raz się ze wszystkim zbierzemy. Oby. Jest zimno jak cholera, więc wskakuję do samochodu i lecimy. Drugi dzień, jak coś dzisiaj zaczynamy. Zaczynamy drugi dzień, w sensie jesteśmy już na mieszkaniu, będziemy dzisiaj to pakowali wszystko. No, fajnie będzie. Będzie super. No, ja już nie wiem, co tu się dzieje. To jest jakaś inna rzeczywistość, inna czasoprzestrzeń. Jedziemy teraz na śniadanie do Maka, bo to chyba najszybsza opcja dla nas. No i jak wrócimy, to działamy, nie? Dobra, koniec zabawy. Stara se zarzuciła półeczek za 100 zł. To będę to badziewie rozkręcał teraz godzinę. Zapakowana piwnica, zostawię jakieś jeszcze pierdoły tylko. Jak coś to nic nie mówcie Magdzie, ale wyrzuciłem więcej rzeczy niż ona by tego chciała. Najzwyczajniej dlatego, że nie mam czasu. I tyle. I nie będę miał czasu. Wywalam jakieś pierdoły typu półeczki, sreczki. Nie mam zamiaru się z tym bawić. Poza tym piwnicę w nowym mieszkaniu mamy kapkę mniejszą, mam wrażenie. Z tego nie będzie gdzie składować i tyle. Więc no. Jedziemy teraz to wypierdzielić. Mamy potężnego wana. Potem wracamy i najprawdopodobniej wszystko na speedzie pakujemy. A jak zapakujemy, to będziemy gotowi do drogi i heja na nowe mieszkanie. Przy okazji zapomniałem powiedzieć, że od wczoraj uczę się aktywnie, bardzo prężnie śląskiego. Nauczyłem się jadąc z Magdą samochodem i widząc na autobusie był taki szczupak mówiący dej pozór. I to oznacza uważaj. Świetne. Kocham śląski. Autentycznie to jest przewspaniały język. Naprawdę mówię poważnie. I autentycznie będę się uczył. Nie, może nie będę korzystał z niego jakoś super często, bardziej dla zabawy tam w gronie znajomych, ale no, ale będę się uczył. Fajnie. Dobra, sypialnia wygląda tak. Stąd do zabrania będą kwiatki. Skrzynki, telewizor. Ta toaletka Magdy. To zostaje podobno. Jakieś drobne pierdoły, wiadomo. To też do wyciągnięcia, ale już prawie wszystko puste. A, zapomniałem, że jeszcze tu cała ta. O cholera, ale to jest mało. U mnie w pracowni jest sporo rzeczy. Tutaj w salonie zaczyna to już jakoś wyglądać, nie?
już robi się o wiele, wiele puściej. Więc tak naprawdę myślę, że... Myślę, że jutro wszystko zgarniemy za drugim rzutem i będzie ok. Dobra, odpoczęliśmy chwilę. Magda chce ten dywan, to też jej wzięliśmy. Teraz jedziemy do Ikei po blat, bo te blaty totalnie tam nie będą pasowały, te, które mam. Poza tym nie chcę siedzieć na rogowym... przy rogowym biurku, bo bardzo krzywo siedzę i przez to wykrzywiam jeszcze mocniej kręgosłup niż mam krzywy, więc nie fajnie. Dobra, mamy blat, gitarę. Idziemy teraz i wiadomo, nic nas nie powstrzyma, nic, kompletnie nic. Po całym dniu niewidzenia się, dzień dobry. Ja byłam zajęta inną częścią, chłopaki właśnie mi ją wypakowują. Mam tutaj nowy stolik do salonu, tam stoi łóżko. Jeszcze jest nowe biurko dla Karola, moje chłopaki teraz są na etapie rozładowywania tego wielkiego vana, który załadowali. Muszą się wyrobić dzisiaj, żebyśmy jutro znowu mogli się wybrać. Tym razem wybiorę się już z nimi, bo trzeba ogarnąć tam mieszkanie, żeby było czyste, nie? Tak, jestem w trakcie rozpakowywania i składania stolika, bo to jest jedyne chyba, co mogę robić. Ale chłopaki właśnie wnieśli drapak i biorąc pod uwagę, jaki wcześniej mieliśmy salon, to właśnie sobie uświadomiłam, jaki ten drapak jest ogromny. W instrukcji napisali, że jedna osoba smutno, ale dwie fajnie. Ja jestem w ciąży, to chyba dam radę, nie? Z Niną to jakoś złożymy. Ostatni ten, ale skręciłam. Ciężko było, powiem wam, ale dam radę. Chłopaki w tym czasie robili jakieś nic nieznaczące rzeczy, wynosili rzeczy, a ja dam radę sama skręcić zupełnie ten stolik. Co zrobiłaś? Skręciłam stolik. Który? Sama. A zupełnie, przy pomocy... Przy pomocy Roberta. Mięśni. Oj, stoi, ty jeszcze sobie fitkę dzisiaj zagramy. Wygramy fitkę. A możliwe środkować go? No, nie środkuję. Chłopaki zrobili sobie jakąś godzinę przerwy, żeby się wluzować i podłączyć telewizor. I teraz dzieje się ostatnia część horroru na dziś. To za moim naciskiem w sumie i Karol już ma mnie dosyć. Ja ciebie też bardzo kocham. Ale po prostu bardzo chcę się mieć materac swój. Stare łóżko rozkręcone i leży tutaj, bo jest późno, więc nie ma sensu go wynosić. Zabierają się za skręcanie nowego łóżka. Ale celno. Czyli to zaraz przyceluje. Muszę wam pokazać, bo nie znacie Frey z tej strony, ale jak głaczę się wystarczająco długo, to ona zapomina, że jest kotem i zaczyna robić tańce godowe. Freja. Widać, że nie jesteś figurką jak coś. Trzeci dzień horroru. Mam nadzieję, że dzisiaj ostatni dzień. Też mam taką nadzieję. Dzisiaj jadę. Jedziemy. Jedziemy dzisiaj. No, dawaj, fachowcu. Nie no, jedziemy dzisiaj zabrać całą resztę. Już na raz, mam nadzieję. Na dwa samochody i... I ja jadę też, żeby posprzątać. Tak. Żeby poddać mieszkanie czyste. I oddajemy klucze i dobra. Yep. Dzień dobry. Chciałoby się powiedzieć pierwszy oficjalny dzień na nowym mieszkaniu. Ale kotów jeszcze nie ma z nami, więc... Niedobrze. Ze spraw takich informacyjnych internet będę miał za tydzień. 7 marca, co jest szaleństwem. No, tydzień po turnieju. Znaczy, nadal mamy tu internet. Jeszcze do marca? Kwietnia. Tak, mamy. Do kwietnia, do maja. A, do maja? No, ale to nie jest światłowodowy, nie? No nie. I też ten internet jest bardzo dziwny, bo jest mega niestabilny. Wysyłanie jest małe, no ale chyba wystarczy na streama. Zobaczymy. Nie wiem, jeszcze poleżał. Nie, no przyszłam tutaj do ciebie, bo nagrywasz, to chciałam też przejść, bo nie jestem częścią tego vloga. Jestem Heleną dzisiejszego vloga. Jesteś tak dużą częścią tego vloga jak ja.
jestem większą częścią tego vloga, bo noszę dziecko. No, to prawda. W sensie zajmuję, to prawda. A potem to... zajmuję większą powierzchnię. Tak, a potem to Nina będzie największą częścią vloga, a my będziemy tylko dodatkiem. Nie, Hela zaprosi Ninę do swojego świata. Będzie to świat według Niny i Heli. Będziemy musieli zmienić nazwę kanału. Ej, dostaliśmy w ogóle... Chyba pokazywałem. Dostaliśmy wino. Pokazywałeś. Dzisiaj się go napiję. W stream. A ja nie. I nawet nie mogę to zrobić bezalkoholowego. O, to ja będę czekał na ciebie w takim razie. Zostawię to wino. No mądrze, dziękuję. Napijemy się razem. Dziękuję, że to wpadłeś. No kurde, ja co? Nie odbrałam ci możliwości wypicia go, ale miło, że chcesz go pić ze mną. Zbieramy się. Tak, plan na dzisiaj jest taki, żeby odgruzować korytarz, bo może pokazywałeś, jak wygląda pokój u Niny? No, to zaraz wam Karol pokaże. Trzeba odgruzować korytarz po prostu tak, żeby kartony nie walały się po mieszkaniu poza tym jednym pokojem, żeby koty móc sprowadzić. Bo tak. Ja nie chcę, żeby jakiś karton spadł na Helę, a wiecie, że ona chodzi wszędzie. Bam! To jest pokój naszego dziecka. To jest nasz przedpokój. Tam jest sypialnia, tu jest przedpokój, który też trzeba odgruzować. Tu już pomału coś się dzieje. Kuchnia już zaczyna wyglądać jak kuchnia. Mam oczywiście jakieś pierdoły jeszcze, ale to mniejsza z tym. Salon. Koty może w końcu zaczną używać drapaka, chociaż... A, obok kaloryfera to na pewno. Tutaj Magda już pomału sobie swoje jakieś stanowisko tutaj będzie robiła. Tak tu się wszystko przedstawia. I co? I tyle. Działamy. Działamy, lecimy. Ja ogarniam kompa, ale najpierw ogarnę Magdzie wszystkie pudła. Jesteśmy zgubieni. Bo lubię tu mieszkać? Nie. Jesteśmy zgubieni, słuchajcie. I pierwszą noc, jak przyjechaliśmy, zamówiliśmy sobie pizzę. 5 minut z zegarkiem w ręku. Dosłownie. Ja nie wiem, oni chyba czekali po prostu, obserwowali, jak my się poruszamy po mapie i patrzyli, my mamy jakąś sondę chyba w brzuchu, głodomiernik, bo ja nie uwierzę, że to tak szybko się robi pizzę. Dzisiaj Magda zamówiła nam na śniadanie Subwaya. Bo nic nie mamy w domu jeszcze. Tak, jeszcze nic w domu nie mamy, nie jesteśmy w stanie nic... Zapraszamy na obiad do mojej mamy, tak. Ale śniadanie mama jest w pracy niestety. Dokładnie. Guess what? 5 minut. 5 minut. To jest przerażające. Tu jesteś głodny i możesz zjeść. U nas tam w Siechnicach, bo już mogę powiedzieć. Tak, mieszkaliśmy pod Wrocławiem. W Siechnicach pod Wrocławiem mieszkaliśmy. Jesteś głodny? A godzina może przyjdzie. Restauracji obok domu. Tak, w restauracji obok domu, dobrze mówisz. Także no coś czuję. I tu jest wszystko, słuchajcie, i dowozi nam Glovo. I co mamy jeszcze? Mamy blisko potężne jakieś sklepy, tak wypełnione taką ilością produktów, że ta Biedronka tam w tych Siechnicach razem z Lidlem to jest nic przy tym, co tutaj jest. I to dosłownie, wiecie, naprawdę mamy wszystko tak blisko. I parki są dla, z dzieckiem będzie można pospacerować. Nino jest po prostu petarda. Petarda. Nutrie będziemy oglądać. Czajcie, że tu nutrie łażą wolno żyjące? No daj spokój. Dziadek miał kiedyś nutrie, hodował je zamiast królików. Czasami może człowieka najść taka myśl, nie? Że ale ja jestem głupi. No. Próbowałem montować to wszystko razem. Zamiast po prostu to zdjąć, przykręcić sobie elegancko. Potem nałożyć i spiąć. No, good. Ale tak to wygląda. Przerzuciłem te ekrany stąd, tu i zamiast tam do tyłu, jak montowałem, to montuję teraz to tu z boku. Ja widzę, że dalej mamy Friza, ale tutaj jest prawdziwa Australia i dzicz. Kurze wyciera. Kurze? Jest trochę więcej niż kurz. No. Jedziemy po koty i nagramy wam reakcję, jak się zachowują. Git. Zaliczyłam przed chwilą spektakularną wywrotkę. Ale koty właśnie weszły i Hela jest skonfundowana, bo ją wpuściliśmy jak do starego mieszkania na podłogę, na wycieraczkę. Teraz chodzą i eksplorują, nie wiem za którą iść. Pełnym sprintem wpadła i zbaraniała. I okazało się, że nie jest u siebie. Co to? Gdzie jesteś?
Aha. Patrz, nie wiedzą co jest grane. A, czekaj, tego gówniaka trzeba. Tak. Halo. Czekaj, nie takie gwałtowne ruchy, bo słyszysz Helenę. Ona. Nie przejmujcie się jeszcze bałaganem. Kochani. Tak. Weź proszę cię o Helenę. W szoku są. Ale zwiedzają wszystko, ale są odważne, co? Że od razu lecą wszędzie. To wasz nowy dom. Przynajmniej na dwa lata. A Helena wszystko sprawdza tam. Miał? Był zamknięty. Dopóki was nie wykąpię. Jak tam? Fajnie? Aha, okej. Okej. Kłaczek? Czy ty się zestresowałaś za mocno? Czekaj. Już? Nie już. Trzeba jedzieć chwilę. Jak tak? O Jezus. Hela też przesprawdzi, czy wszystko w porządku. Dobra, zabieramy szczury do mycia w takim razie. Trzeba je od razu przeprać. Bo są całe brudne, mamy świeżą pościel. Czekam aż... No. A to paskudna jest ta tapeta z tyłu. Jest. Czekam aż Freja zje, muszę ją wykąpać, bo miała kupową sytuację. Ewidentnie szykuje, przygotowuje mnie na rolę rodzica. Kurde, muszę plaster przyklepić. A moja stara się wywaliła. No, awarię. Magda się wywaliła i mi serce stanęło. Myślałem, że zemdleję tam, nie? Tak. Jak się wywaliłaś, tak mi ciśnienie podskoczyło. Bo ja tutaj kot, tutaj jeszcze coś, pełne ręce. Nawet nie miałbym jak cię złapać. Dobra, słuchajcie, patrzcie na to. Update stanowiskowy, bo chyba nie dawałem go wam. Pokażę, jak karykaturalnie wyglądasz? Nie wiem, czy karykaturalnie chodzi. Teraz o to, nie. Tu jest takie fajne przejście, jedna powierzchnia. No. Kamerę będę musiał ustawić albo z tej strony. Nie lubię swojego prawego profilu, więc będzie trochę źle. Mi się podoba twój prawy profil. Ja wolę swój lewy. Nie, lubię twoje oba. Okej, dziękuję. No albo ustawię tutaj, na górze. Pokazywałeś, na stół są jeszcze komputery pochowane na biurku? Nie, nie pokazywałem, właśnie. Bo generalnie Magda wymyśliła, że damy coś takiego na komputery, bo dzięki temu, jakie kablowanie, dzięki temu można sobie korbką podjechać do góry i to naprawdę wysoko. Wiem, że to karykaturalnie. A nie przejmujcie się w ogóle tym, jaka tapeta tu jest, to będzie zmienione wszystko. Spokojnie. Tapeta jest tragiczna. No, jesteśmy tu dopiero pierwszy dzień tak naprawdę cały. Także dajcie czasu. A ci zobaczymy. Jak zareagujesz. Nie, biedna. Ledwo co do nowego mieszkania się myją. Wiesz, to już szampan wziąłeś sobie? Wziąłeś oliwkę, baby. A, oliwkę? Jeszcze daj. Jakie oczy szerokie źrenice zrobiło. Muszę w oliwce umyć. Proszę. To jest oliwka w ogóle, dziewczyny. Myjcie tym gąbki. To jest tanie i domywa gąbki do czysta. Siedź sobie. Who's that Pokemon? Normalnie po kształcie można. Nie no, już coś tu się dzieje pomału, nie? Już coś się pomału dzieje. Nie, to nie... Niby nie zostało dużo, niby zostało dużo. No teraz jest taki, że zbieramy się do sklepu. Mhm. Bo nie mam płynu do płukania i do prania. Bo okay. Chcę wyprać filanki i zawsze jak się powiesi świeże, pachnące filanki, to ładnie pachnie w mieszkaniu. Fajne, idę dalej. Fizycznie nie byliśmy wczoraj na przykład w ogóle w stanie wziąć aparatu do ręki. Nagraliśmy ten wstęp rano, a potem cały czas trzymaliśmy w rękach kartony. Od rana do nocy noszenie. No. O 9 wstaliśmy i poszliśmy spać o 3, nie robiąc ani jednej drzemki. Po 3. No. Złości. Taki ten, Bejma, taki wisi. No, ale to nie, ej, czy to jest gruby kot? Nie jest gruby. Nie jest, zobacz, elegancko się prezentuje. W komentarzach, że jest taka okrąglutka. Nie jest. Nie, bo ona ma, wiecie co, ona ma dużo wiszącej skóry gdzieś, Marek. Ale to brzmi, jakbyśmy ją tłumaczyli, dlatego ja chcę bez tłumaczenia zapytać, czy ten kot jest gruby. Bo ja tak nie uważam. O, wow. Obudził ci się zera. Chciałam tylko powiedzieć, że jak znajdziecie kiedyś chłopa, co wam będzie filany wieszał, to się z nim bożęcie.
Czy wyjdźcie za mąż? Wyjdźcie za mąż. Ale nie możecie już, bo ja już go zaklepałam, sorry. Żabki bicz. Co? Nic. Dzień dobry. Zaczynamy ten dzień. Ej! Ciężko wstać. No, ale... Muszę się ogolić, to po pierwsze. Po drugie, robię sobie kawę, więc no, zaraz będę startował i siadam do montowania tego ogromnego zbiorczego vloga i no, więc tak naprawdę aparat już w tym momencie leci tutaj do pokoju, aby się wszystko zgrało. Więc no, czyżby kot ze mną leciał? Dobra, lecimy. Albo jego podłączami dopiero włączyłam, może to.